Annuncio Bobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Encyklica Humane Vitae. Odczytana w świetle dotychczasowych rozważań, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 11 lipca 1984 roku. Dotychczasowe rozważania wokół problemu ludzkiej miłości w perspektywie Bożego Planu pozostałyby w pewnym sensie niepełne, bez próby odnalezienia ich konkretnego zastosowania w dziedzinie moralności małżeńskiej i rodzinnej. Pragniemy uczynić ten kolejny krok, który doprowadzi nas do zakończenia naszej długiej już wędrówki, związanej z doniosłą wypowiedzią magisterium ostatnich czasów, encykliką Humane Vitae, którą papież Paweł VI ogłosił w lipcu 1968 roku. Odczytamy ten ważny dokument. W świetle tych wniosków. Do których doszliśmy poprzez rozważanie poświęcone pierwotnemu zamysłowi Boga oraz słowom Chrystusa, które do niego się odnoszą. Kościół naucza, że konieczną jest rzeczą, aby każdy akt małżeński zachował swoje wewnętrzne przeznaczenie do przekazywania życia ludzkiego. Nauka ta, wielokrotnie przez nauczycielski urząd Kościoła podana wiernym, ma swoją podstawę w ustanowionym przez Boga nierozerwalnym związku, którego człowiekowi nie wolno samowolnie zrywać między dwojakim znaczeniem tkwiącym w stosunku małżeńskim między oznaczaniem jedności i oznaczaniem rodzicielstwa. Rozważania nasze pragniemy związać z tym przede wszystkim fragmentem Encykliki Humane Vitae, który mówi o podwójnej funkcji znaku w zbliżeniu małżeńskim. Oraz o nierozerwalności tej dwojakiej funkcji. Nie będzie to więc komentarz do całej encykliki, ale raczej interpretacja wybranego fragmentu. Z punktu widzenia nauki moralności zawartej w dokumencie, fragment ten ma znaczenie centralne. Równocześnie zaś jest to fragment, który wydaje się pozostawać w szczególnie bliskim kontakcie z dotychczasowymi rozważaniami na temat małżeństwa w wymiarze znaku sakramentalnego. Ponieważ, jak powiedzieliśmy, jest to fragment centralny encykliki, zatem należy przewidywać, że tkwi on bardzo głęboko w całej jej strukturze, i stąd jego analiza musi nas skierować w stronę różnych członów tejże struktury, nawet poza intencją podejmowania komentarza całości. W rozważaniach na temat znaku sakramentalnego mówiliśmy wielokrotnie, że znak ten opiera się na odczytanej w prawdzie mowie ciała. Chodzi o prawdę odczytaną raz na początku, wówczas gdy nowożeńcy, ślubując sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, aż do śmierci, stają się szafarzami małżeństwa jako sakramentu kościoła. Chodzi z kolei o prawdę odczytywaną niejako stale na nowo. Mężczyzna i kobieta bowiem, żyjąc w małżeństwie aż do śmierci, trwale poniekąd stanowią ów znak, jaki ustanowili poprzez liturgię sakramentu w dniu swojego ślubu. Słowa z encykliki papieża Pawła VI, przytoczone powyżej, dotyczą tego momentu we wspólnym życiu małżonków, w którym oni oboje jednocząc się w stosunku małżeńskim stają się wedle wyrażenia biblijnego Jednym ciałem. Właśnie w tym szczególnie ważnym momencie odczytanie w prawdzie mowy ciała jest też niezwykle doniosłe. Staje się ono podstawą działania w prawdzie, czyli postępowania zgodnego z normą moralności. Autor encykliki nie tylko przypomina tę normę, ale stara się również podać właściwe jej uzasadnienie. Ażeby gruntowniej wyjaśnić ów ustanowiony przez Boga nierozerwalny związek między dwojakim znaczeniem tkwiącym w stosunku małżeńskim. Paweł VI zaraz w następnym zdaniu tak pisze. Albowiem stosunek małżeński z najgłębszej swojej istoty, łącząc najściślejszą więzią męża i żonę, jednocześnie czyni ich zdolnymi do zrodzenia nowego życia. Zgodnie z prawami zawartymi w samej naturze mężczyzny i kobiety. Zauważmy, że w poprzednim zdaniu tekst mówi przede wszystkim o znaczeniu, w zdaniu kolejnym o naturze. O naturze, czyli istocie stosunku małżeńskiego. Określając tę istotę, tekst odwołuje się do praw zawartych w samej naturze mężczyzny i kobiety. Przejście od zdania wyrażającego odnośną normę moralności do zdania wyjaśniającego i uzasadniającego tę normę jest bardzo znamienne. Autor encykliki każe szukać uzasadnienia dla normy określającej moralność działań mężczyzny i kobiety w akcie małżeńskim, w naturze tychże działań, a jeszcze głębiej w naturze samych działających podmiotów. W ten sposób istota. Czyli natura aktu małżeńskiego stanowi podstawę dla prawidłowego odczytania i odkrywania znaczeń, jakie aktowi małżeńskiemu winny odpowiadać w świadomości i decyzjach działających osób, oraz dla ustalenia właściwego związku tychże znaczeń, czyli ich nierozerwalności. Ponieważ stosunek małżeński jednocześnie łączy najściślejszą więzią męża i żonę, i równocześnie czyni ich zdolnymi do zrodzenia nowego życia, jedno zaś i drugie pochodzi z najgłębszej jego istoty. Zatem świadomość ludzka musi, jest to konieczność rozumu, konieczność logiczna, odczytać równocześnie dwojakie znaczenie tkwiące w stosunku małżeńskim i zarazem nierozerwalny związek pomiędzy tym dwojakim znaczeniem. Nie chodzi tu o nic innego, jak właśnie o odczytanie w prawdzie mowy ciała, jak to wielokrotnie już nazwaliśmy we wcześniejszych analizach biblijnych. Norma moralności, jakiej w tej dziedzinie stale nauczał Kościół, a którą Paweł VI przypomina i potwierdza w swej encyklice polega na odczytaniu w prawdzie mowy ciała. Chodzi tutaj o prawdę obiektywną naprzód w wymiarze ontologicznym natura a następnie również w wymiarze podmiotowym i psychologicznym. Znaczenie. Tekst encykliki podkreśla, że chodzi w tym wypadku o normę prawa naturalnego. Mia di volontà sua, si può in cielo ed in terra, pane nostro quotidiano, dando bisogna e divita no vice nostra, si cura nostri vittime, devi storie nostri. Etre no sinduka intentaziore zer liberano shamã